A my teraz zmienimy trochę las, tak aby trochę więcej ich było, ale czy będą w tamtym innym, zobaczycie sami. Więc zostańcie ze mną i zobaczymy dalej, co i jak w tym filmie Borowikowe Wyzwanie. A więc wszystko idzie w dobrym kierunku, drodzy widzowie. Pochodzę jeszcze tu trochę, bo się trafiają. O, tutaj na przykład. Ładny. Zobaczcie sami, jaki piękny borowik. I na dodatek większość dzisiaj jest zdrowych, dlatego że większe, widzicie, mniej odcinam. Sprawdzając przy tych mniejszych, tu akurat kapelus sam, i mamy 67 sztuk, a większość kosza, dlatego borowiki są zdrowe w większości, widzicie co się dzieje, i dlatego więcej miejsca zajmują. Mamy 67, to jeszcze do setki trochę brakuje, ale tak zaplanowałem, tak będę chciał sobie cel osiągnąć, czyli borowikowe wyzwanie. Nieładnie by było stówki nie uzbierać. Większość widzów zagłosowała, że dam radę, więc nie zawiodę ich. Więc idziemy dalej. Nic dodać, nic ująć.
ogryzek. Ale muszę go sprawdzić. Ale już jest pięknie, pięknie, drodzy widzowie. Jest, jest. Jest. Czyli tak to mniej więcej leci. Ale borowik jest. A tu co mamy? Dwa mniejsze? Nie. To nie borowiki. No ale to. To już jest borowik. To jest borowik. Maluszek do marynaty, a duży na sosik albo do pierożków. I mamy dwie sztuki. Więc, drodzy widzowie, tak to mniej więcej wygląda, jak widzicie na filmie. Sztuki jakieś są, czyli prawdopodobnie cel osiągnę, ale jeszcze troszkę brakuje do tego borowikowego wyzwania, więc szukamy pomalutku, powolutku, tak aby wyzwaniu dorównać, cel osiągnąć i żeby było w pytkę. Więc zostańcie jeszcze ze mną. Pochodzimy i napełnimy koszyczek do końca i będzie bajecznie, bajecznie w ten deszczowy dzionek, bajecznie. Więc chodzę dalej pomalutku, powolutku, chodzi pyza po leśnym ogródku. Słonko wyszło, nie wierzę, deszczyk pada, słonko wyszło i mamy kozaczka czerwonego oraz podgrzybka. Przytulimy te dwa grzybki, upychamy. O, jeszcze tutaj jest kozaczek, więc go też przytulimy, bo jest fajny. Upychamy dziury. Jest bajecznie słonecznie, deszczowo i bajecznie, nie inaczej. Może w końcu się rozpogodzi, drodzy widzowie, ale szukam dalej. Grzybki dopisały, ale jeszcze do osiągnięcia celu, czyli do stówki z dzisiejszego wypadu, jeszcze kilka brakuje. Ale już z górki. I najważniejsze, że przestało padać, słonko wyszło i już trochę inaczej będzie chodziło się po lesie. Tam muchomor, tam nic, tu nic, tu jakieś obślizłe. A tu co mamy? A tu mamy dwa borowiki, ale naliczę jako sztukę. Wypukamy go i naliczymy jako sztukę. Więc tutaj był jeszcze, borowiki są u góry, tu i tu, ale to za drobne, drobne. Przejdziemy dalej, zobaczymy. I coś już się dzieje. Tu mamy borowika,
więc muszę tu się wbić, aby go wyciągnąć. Jak to mówię, sztuka to sztuka. Już nie widzę, więc idziemy dróżką dalej. Oj, 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 oj. Widzę tu maluszka. Jeszcze tu jest taki ładny borowik. Czyli widzicie, same odpadają, więc nie ma co wykręcać. Zrobimy tylko pukankę. Obczyścimy fru do koszyka i nabijemy dwie sztuki, dwa piękne borowiki. Tutaj koty muchomorków, jest czerwony kozaczek i tu borowik. Tu go gdzieś widziałem. To widzicie, przy drodze trafiają się grzybki. Wypukamy i fru do koszyczka, kozaczka i borowika. Więc wszystko przy drogach. Mamy tak, czerwone kozaki, dwie sztuki. Tu mamy borowika i tu drugiego schowanego. I tak to się mniej więcej prezentuje. Trzeci oraz czwarty. Cztery. Kozaczek. Tutaj zdeptałem borowika. Tutaj. Tu podwodny grzybek. Zobaczcie, czerwony kozak. I tak to mniej więcej wygląda. I co jeszcze tu mamy? Może z drugiej strony coś, ale nie widzę. O, czerwony kozaczek jeszcze tutaj. Nie ma co przykrywać, został sam piach. I tak to mniej więcej wygląda. Czyli idziemy poczyścić to, nabić. I tak mniej więcej to, drodzy Państwo, wygląda. Zobaczymy. Widzę w krzokach. Mamy prawuska. Ładny, ale tylko jeden. Przejdę się trochę, zobaczę. Koszyk zostawiłem. Tam jest podgrzybek. Pójdziemy, zerwiemy podgrzybka. I borowik. I nic poza tym. Nic poza tym. Więc idziemy do koszyczka. Z podgrzybkiem i z borowikiem.
więc widzicie sami, jak to mniej więcej wygląda. Idziemy dalej. Ojej. I już mamy niedaleko dwa prawuski przy drodze, nieopodal kozaczka, czyli dwie sztuki. Jest pięknie, bajecznie. Najlepiej dzisiaj szukać przy drogach, a nie głęboko w lesie, bo w tych miejscach przeważnie znajduję borowiki. Teraz mamy dwie sztuki, no ale coś tu jest, więc czuję jeszcze pismo nosem. Czuję. Ojej. Widzę. Ojej. Jaki piękny prawusek. Same wychodzą. Zobaczcie, jaki piękny. Czyli trzy sztuki. Idziemy dalej. Troszkę dalej. Kolejny. Przy drogach. Przy drogach, drodzy Państwo. Jest borowik i kozaczek. Czerwony. Czy coś tu widzę? Chyba nie. Ale zobaczymy. Jest. To mamy dwa i kozaka. I czy to wszystko? I to wszystko, co widzę. Więc wracamy do koszyka. I pomału będziemy kończyć. Czyli, drodzy widzowie, jest tak. Mam 99, 100, 101. 101 borowików. Sztuka i maluszek sobie dziewczyny poczyszczą, bo dwóm kobietom obiecałem moje grzybki. Jest sporo, więc jest co dzielić. Czyli tak mówię, 100 i 101. 101 z dzisiejszego wypadu. I pomału będziemy pod grzybek. Ale pod grzybki są robaczywe. Zobaczcie. 101, więc pomału będziemy kończyć. Wychodzimy tak, aby jeszcze kobietom, którym obiecałem, dziewczynom, zawieźć te grzybki. I tak to mniej więcej leciało. Jeszcze pochodzimy dobre pół godziny, godzinkę może. Zobaczymy co jak. Przejdziemy dróżką, ale już daleko już nie będę wchodził, z tego względu, że cel osiągnąłem. Więc co jeszcze się znajdzie, nagram, zobaczycie, ale już daleko nie wchodzimy. Kosz ciężki, grzyby są, nie są robaczywe, więc namoczone, bardzo ciężki kosz.
rydze, kozaki, podgrzybki oraz 101 borowików. Więc wyzwanie, cel osiągnąłem. I teraz jeszcze dozbieramy kilka i zawijamy się na Kielce. Tu widzę, ale tak jak mówię, jeszcze trochę pochodzimy. I mamy 102, 103, 104, 105, 106, zobaczcie, rozpadł się, 107, tu maluszek zostawimy i tego weźmiemy, 108, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 108. Piękności. Zobaczcie sami. Piękności. Czyli coś pięknego. Takie grzybobranie w te deszczowy dzionek. Ale tu bym przegapił borowika też, więc musimy się tu jeszcze pokręcić. Nie inaczej, musimy się tu jeszcze pokręcić. Nieopodal dalej kolejny był ciutkę dalej. Ale sztuka to sztuka. I dwa kolejne maluszki. A tu jaki ładny borowik, który wyskoczył nam, jaki śliczny. Przytulimy go. Zobaczcie, sam wychodzi. No, nie ma co przykrywać. Co tu przykrywać, jak ledwie co zakorzenione. Więc niektórzy niech się nie czepiają z racji tego, że zależy jaki okres, w jakim okresie zbieramy grzyby od lasu, od podłoża. Więc nie zawsze się grzyby wykręca. Nieraz same wychodzą, ale się trafiają i jest w pytkę. Mamy dwa kolejne borowiki. Pochodzimy tu jeszcze trochę i zobaczymy co i jak. Cel, wyzwanie, cel osiągnąłem. Teraz wam coś pokażę. Czyli zobaczcie, drodzy widzowie, sami. Zobaczcie sami, jaki piękny prawusek. Sztuka, jak widzicie, szukamy dalej, jeszcze wam coś pokażę, jeszcze wam coś fajnego pokażę, czyli gwóźdź programu prawdopodobnie. Zobaczcie, jaki piękny borowik, piękny, superowy. I mamy
kolejne dwa prawuski i tu czerwonego kozaka, którego też przytulimy. Więc idziemy, ponabijamy to i mamy fajnie. Tu kolejny cudaczek. Dwa. Zobaczcie, jak się cieszę. Dwa piękne. Tu dwa borowiki. I tu te dwa cudaki. Cudaczki. Więc ponaliczamy to wszystko. Idziemy do koszyczka. Jest bajecznie. Nie inaczej. Bajecznie, Pyzuś. Więc wezmę koszyk. Ściągniemy kozaczek. Kozaczek. I dwa borowiki. Jeden oraz drugi. Mamy dwa i te dwa piękne osobniki. Trzy oraz ten piękny dorodny. Cztery. Idziemy dalej. Znów mamy kozią brodę, kos coraz cięższy, ale jeszcze po drodze, ku wyjściu z lasu postaramy się coś trafić. Pogoda, jak widzicie, słonko wyszło, to po prostu wypad udany, grzyby dopisały, cel osiągnąłem. I ktoś będzie dzisiaj zadowolony z tego grzybobrania. Drodzy Państwo, po ostatnim grzybobraniu koledze dałem wszystkie borowiki, czyli Robertowi. I tak to mniej więcej było. Półtora godziny chodziliśmy w lesie, gdzie nie było. Na dodatek było ciemno, więc grzyby Robert miał. Z tego względu koło siebie my chodzili. Mówiłem, co i jak mam chodzić. Dlatego, że Robert sam się przyznał, że nie jest grzybiarzem, więc pierwszy raz był w tym lesie, więc musiałem go pilnować, żeby się nie chodzić po lesie, nie nawoływać, bo nie lubię, jak to się mówi, drzeć japy w lesie, tylko cicho sobie chodzić. I dlatego tak to było, że mówiłem Robertowi, gdzie mniej więcej ma chodzić, tak aby nie zabłądzić. Później mówiłem mu, żeby drogi się trzymał. Nadeszła chmura, deszcz. Po drodze doszedł do samochodu. Ja doszłem. Grzyby miałem w bagażniku z tego względu, że padał deszcz. I Robert odstawił mnie do domu. Wtedy mu dałem grzybki. I tak to mniej więcej leciało. Więc ja to rozumiem, że prawdziwi grzybiarze chodzą od siebie, wiedzą co, gdzie, jak chodzić. No ale powtórzę raz jeszcze, Robert nie jest grzybiarzem. Dawno nie chodził po lesie na grzyby, więc sam się przyznał. Więc pomalutku już będziemy kroczyć. I
i zobaczymy mniej więcej co jeszcze i jak. Ale tu już widzę prawuska. Widzicie zresztą sami. Więc oczyścimy i wracamy do domu. Weźmiemy go. Wypukamy tak, aby grzyby mniej więcej jakoś wyglądały. Delikatnie. Są zdrowe. Najważniejsze, że już są zdrowe. Te, które się pokazują. I to cieszy. Sztuka to sztuka. I tu mamy kolejnego. Przy drodze. Widzicie? Przy drodze. Kolejnego prawuska. To samo. Pukanka. I widzicie, ktoś będzie z grzybków. Ten niestety jest robaczywy. To nabijemy tylko sztukę. Ktoś z grzybków będzie zadowolony, zrobi sobie sosik taki, jak ja ostatnio miałem przy obiadku. Zobaczcie. I taki sosik z grzybków mieszanych, kozaczki, borowiki, do tego natka pietruszki i baja, coś niesamowitego, taki sosik do obiadku. Dobrze, rozgadałem się, więc biorę swoje zabaweczki i idziemy ku wyjściu z lasu. Więc wypukane grzybki, częściowo idziemy dalej. Już drogi będziemy się trzymać, bo przy drodze występują. A tu co jest? No są jeden, widzicie, pokazują się grzybki, czyli borowiki. I tak to mniej więcej wygląda. Dwie sztuki, śmigamy ku wyjściu z lasu. A tu co mamy? Kolczaje. Kolczaj. Zobaczcie, to są grzyby jadalne. Ile ich jest, ale ich nie zbieram, czyli kolczaje. Idziemy dalej. Kosz bardzo ciężki, bardzo kosz ciężki. Idziemy, już nie wchodzę nigdzie, już mam dość. Coraz ciemniej się robi, zaraz będzie padać, bo prawdopodobnie nadeszła chmurka, która zaraz nam da jakiś deszcz. Więc po co mam dalej chodzić po deszczu? I tak mam ubranie suche. Ale po co mam chodzić po deszczu? Wystarczy mi tych grzybów. To tylko to, co uzbieram, wychodząc z lasu po drodze. Po drodze. Przy drodze. Więc starczy. Starczy, drodzy widzowie. Starczy. Dobrze, ok. Przy okazji, drodzy widzowie, kończąc już pomału, chciałem wam powiedzieć, że najwięcej ludzi oglądający mój kanał oczywiście jest z Polski, za co im serdecznie dziękuję, oraz wszystkim innym naszym rodakom mieszkający za granicami naszego państwa,
Chciałem tylko powiedzieć, że drugim państwem, gdzie mieszkają nasi rodacy, są Niemcy. I rodaków mieszkających w Niemczech, którzy oglądają moje filmy z grzybów, z ryb, serdecznie pozdrawiam, bo na którymś filmie nie powiedziałem, że z Niemiec, ale tak, drodzy widzowie, drugim krajem, w którym mieszkają nasi rodacy po Polsce, są Niemcy. Największa widownia z Niemiec. W Niemczech, jak wiecie, też zbierają grzyby, ale tam jest limit. Prawdopodobnie słyszałem, że jest 2 kilo grzybów na jednego grzybiarza można zebrać. Gorzej żaba jaka, gorzej mają mieszkańcy Belgii albo nasi rodacy, którzy tam pracują, mieszkają. W Belgii jest całkowity zakaz zbierania grzybów, więc Belgia też tam jest w czołówce oglądalności moich wypadów z lasu, czyli też pozdrawiam wszystkich. Więc tak wspomniałem, pozdrowienia dla rodaków mieszkających w Belgii, bo tam jest całkowity zakaz zbierania grzybków, więc trochę przykro. I tak mniej więcej to, drodzy państwo, wygląda. Jeszcze damy kozaczki na górę. I kroczymy dalej, wychodząc z lasu. Pod grzybek przytulimy. Idziemy. Dobrze. Więc trzeba to nosić. A tu co mamy? Coś mi się wydaje, że borowik być może. Bo już oczy mi się... Miałem rację. Miałem rację. Tu jest jeden maluszek. Kąpiel. I tu drugi. I proszę, drodzy widzowie, przymrużyć na to oko. Nie mówcie znów, że szkoda takich małych zbierać, bo dla mnie to jest rarytas. Czyli zobaczcie sami. Więc, drodzy państwo, najlepsze są takie maluszki, czyli rarytas, borowikowy rarytas, czyli w całości maluszki, nie inaczej. I do obiadku, jak znalazł. Więc taki rarytas. I to jest coś najlepszego, co może być. Czyli taki rarytasik. Więc najlepsze są zdrowe, malutkie borowiki, czyli rarytaski, jak ja to mówię. Smacznego. Słoiczek takich borowików opędzlować. Miód z boczkiem. To jest rarytas. Dlatego takie borowiki nieduże do marynaty, ale grzyby dzisiaj wszystkie rozdaję. Dwóm kobietom obiecałem, więc one zadecydują, co z nimi zrobią, ale jak dla mnie takie grzybki to jest rarytas. Spójrzcie raz jeszcze. Taki słoiczek sobie oszamać, to jest pychotka. A to sosik, jak pokazałem wcześniej, a to do marynaty. Takie są najlepsze. Ale musimy być pewni, że grzybki są w całości zdrowe. Tak, te. Więc coś se dziewczyny z tego
zrobią dwie sztuki i wychodzimy z lasu z naszym pełnym koszem. Więc drodzy Państwo, tak to mniej więcej wygląda, jak pokazałem. Sztuk jest 131. 131 borowików. Jak widzicie, rydzy, kozaków, parę podgrzybków, ale większość dużych podgrzybków była robaczywa. Prawdopodobnie, jak widzicie, borowiki dopisały, maluszki, wszystko zdrowe. I tak to mniej więcej wygląda, jak pokazałem na filmie. Teraz szybki telefon, tak aby umówić się, dać za friko, czyli za darmo, tak obiecałem, dwóm paniom grzyby. Niech się podzielą tym koszem. I tak to leciało, nic dodać, nic ująć. Więc dziękuję wszystkim swoim widzom za to, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Za subskrypcję kanału, lajki, komentarze. W wolnej chwili odpiszę. I tak to leciało. Nowych widzów proszę o subskrypcję kanału. Będą śledzić mnie na bieżąco, dzwoneczek. Łapka oczywiście w górę. Niech to idzie dalej świat. Niech będzie więcej wyświetleń. Czym więcej wyświetleń, tym lepiej dla mnie. Parę złotych wpadnie do kieszonki. I tak to mniej więcej leci. Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Kochani widzowie, i do następnego grzybobrania. Nie inaczej. Więc jedziemy na Kielce. Cześć! Pozdrowienia dla Ewy W., która napisała mi ładny wierszyk, który przez przypadek usunąłem. Pozdrowienia jeszcze raz dla pani Ewy W. z Jeleniej Góry. Dziękuję za wierszyk, bardzo mi się podobał. I także pozdrawiam Emila Paczkowskiego. Łapka dla ciebie, że jesteś moim widzem, starym widzem. Więc łapka dla ciebie, Emil, tak trzymać. Dzięki, że wciąż jesteś ze mną na dobre i złe. I Emil, może kiedyś spotkamy się w lesie. Oby, oby, oby. I jeszcze raz wszystkich pozdrawiam, którzy oglądają mój kanał. Dziękuję wam. Jadę na Kielce. Kielce! Jedziemy na chatę.